Witajcie, z tej strony Sebastian. Dzisiaj ciekawostka dotycząca jakości usług w Stanach Zjednoczonych. Jak wiecie, zawsze narzekałem na amerykańskie linie lotnicze i dzisiaj będzie potwierdzenie tego. Słuchajcie, byłem, mam lot dzisiaj lokalny z Filadelfii do Houston. Byłem na 2 godziny przed odlotem, co w przypadku lotów lokalnych jest zupełnie wystarczające. No, tylko że nie w Stanach Zjednoczonych. Najpierw okazało się, że na bilecie mam podany zły terminal, a już gdy trafiłem na odpowiedni, to przy tej maszynie, przy której się czekuje, trzeba płacić kartą. Niestety żadna z moich, miałem 3 karty, American Express i 2 Visy, żadna z tych kart nie była akceptowana, maszyna ich nie odczytywała i wyskoczyła informacja, że muszę zapłacić gotówką. Gotówką można płacić tylko i wyłącznie w tym miejscu. Additional services. Problem polega na tym, że stoję tutaj od ponad godziny i ten pan nie potrafi obsłużyć jednej osoby. Czyli ta jedna osoba stoi tam od godziny, mój samolot odlatuje już za 20 minut i gdy zwróciłem uwagę na to, żeby zadzwonił po jakąś pomoc i tak dalej, nie, on nie potrzebuje pomocy, on sobie sam z tym poradzi, on rezerwuje komuś teraz lot. Rozmawiałem tutaj z innymi pracownikami, nikt nie może przyjąć ode mnie gotówki, tylko ta jedna, jedyna osoba. Stoimy tutaj 12 osób i wszyscy spóźnimy się na swoje samoloty ze względu na tego człowieka. No to tyle odnośnie jakości usług w Stanach Zjednoczonych. Pozdrawiam, hej.